kilka minut przed godziną 8 rano na przejeździe kolejowym w miejscowości Rzeczyca. To jest na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Doszło do tragicznego wypadku. Z wstępnych ustaleń policji poczynionych na miejscu zdarzenia wynika, że 58-letni mężczyzna, mieszkaniec Międzyrzeca Podlaskiego, kierujący samochodem marki Ford, pomimo zapalonego czerwonego światła i opuszczonych pół rogatek, wjechał na przejazd kolejowy, gdzie został uderzony, potrącony przez jadący pociąg. Był to pociąg osobowy relacji Łuków-Terespol. Niestety w wyniku tego zdarzenia mężczyzna zmarł na miejscu. Czynności prowadzili policjanci z Międzyrzeca Podlaskiego, technik kryminalistyki z naszej komendy. Wszystkie te czynności nadzorował prokurator z prokuratury rejonowej w Radzeniu Podlaskim. Ta prokuratura będzie wyjaśniała okoliczności tego wypadku w prowadzonym przez siebie śledztwie, zapewne powierzonym do prowadzenia policjantom z Międzyrzeca Podlaskiego. Na miejsce zdarzenia udały się dwa zastępy z JRG Międzyrzec oraz zastęp z OSP Rzeczyca. Na miejsce udałem się również ja jako dowódca jednostki i komendant. Po przybyciu na miejsce stwierdziliśmy, że w samochodzie znajduje się osoba uwięziona. Jest to mężczyzna w wieku około 60 lat. Ratownicy przystąpili do wydobycia osoby poszkodowanej, jednocześnie udzielając jej pierwszej pomocy przedmedycznej. Po wyjęciu z samochodu i wyjęciu z burty samochodzie, bo tam zajmował się samochód, przybył na miejsce zdarzenia lekarz z karetki pogotowia, który stwierdził zgon osoby przez nas wyjętej, ratowanej.